do słuchania. Życzy partner odcinka. Hello Dieta. Creepy wyzwanie. Dziesiąta edycja autorskiego konkursu literackiego Mastery TV. Piętnastu autorów powalczy o nagrody o łącznej wartości 2000 złotych. Przez najbliższe 15 tygodni w każdy piątek wysłuchacie opowiadań z pierwszego etapu. Tylko ośmiu autorów przejdzie do półfinału. Wezwanie czas zacząć. Bywam ptakiem, zwierzęciem, kotką albo sową. W nocy wielką niewiastą, co mnie śmiercią zowią. Kto mnie ujrzy południe, to przypołudnicą, a pod wieczór zaś wiedźmą albo latawicą. Januarius sowizdralius. PEREGRYNACJA DZIADOWSKA 1612. Patrząc na zdjęcie Denata, gdzieś w środku wiedziałem, że to jedna z tych spraw. Mając świadomość tego, że blisko 70-letni Henryk Zawadka to nasza ostatnia deska ratunku, nie miałem ochoty na to przesłuchanie. Ale jak to mówią, Tonący brzytwy się chwyta. Chłopaki z wydziału przypisali tej sprawie nazwę Swastyka. Bezgłowe ciało z połamanymi kończynami, ułożone w kształt wcześniej wspomnianego symbolu, który bardziej niż z przynoszącym szczęście, skojarzył mi się z dowódcą Trzeciej Rzeszy. Kaśka siedziała tuż obok. Gotowa do spisywania zeznań świadka, który spóźniał się już dobre pół godziny. Henryk Zawadka był ojcem właściciela gospodarstwa agroturystycznego, w którym zatrzymała się ofiara. Wpatrywałem się w zwłoki przez ostatnie kilkanaście minut. Ciało studenta szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego leżało w środku pola pszenicy, cudem nieprzemielony. Przez nadjeżdżającego bizona. Z zadumy wyrwało mnie ciężkie pukanie do drzwi. Proszę, rzuciłem leniwie, nie spuszczając wzroku z fotografii. Drzwi otworzyły się, a w ich progu stanął szczupły staruszek. Waciak, gumofilce i czarne spodnie od garnituru. Charakterystyczny wiejski outfit. Zdziwiło mnie tylko to, że nie ubrał się lżej, ze względu na panujące wówczas wysokie temperatury. Widziałem, jak Kaśka zaczyna się trząść, walcząc z rozpierającym ją atakiem śmiechu. Sam przysłoniłem usta trzymanym w dłoni zdjęciem. Dobry, zawadka Henryk. Tam na recepcji kazały mi się tutaj skierować. Panie Henią! My tu na pana jak na święta. Proszę spocząć. Wskazałem mu taboret naprzeciwko siebie. PKS się spóźnił. To nie wiedział, jak tu trafić. Na jarmark chciałem zajść, a tam jaki moloch wybudowany. Tam na koronę chciał iść, Wnuckom coś kupić, a tu się pozmieniało teraz. Za dwadzieścia lat się pan spóźnił, panie Heniu. Najważniejsze, że pan do nas trafił. Zapewne domyśla się pan w jakiej sprawie. Ja nic nie wiem. Jemu ja mu mówił. Nie chodź w pole, jakie takie słońce. A on poszedł. i kaplica. Po co ześ tak kazały mi tu przyjeżdżać? Jak odzwonił ze mnie posionym jest motorami, to nikt nie raczył przyjechać. Jak mnie baśkę z pola uprowadziły, to sam sobie ją musiał pilozcaka w łoboze znaleźć. A jak wam cóż potrzebne. To na hura się stawić, ceba! Panie Henryku, spokojnie. Przyzna pan, że kradzież krowy i zabójstwo to nie to samo, prawda? W jakim celu Paweł Zakrzewski zakwaterował się u państwa w gospodarstwie? Unocony był. Jakieś pracy pisał do z o zwizyntach hodowlanych. Głównie to bydło go interesowało. Kury i kaczki nie. Kury i kaczki nie. Zapisałaś, Kasia? Ta rzuciła mi wściekłe spojrzenie. Gdyby nie jej trzęsąca się warga, pomyślałbym, że naprawdę jest na mnie zła. To może od początku. Przyjechał w niedzielę wieczorem. Zgadza się? Zgadza. Pański sąsiad odkrył ciało w środę, tak? No, chyba tak. Chyba, czy na pewno? No, na pewno. Jak wyglądał poniedziałek? Co robił? Na dozynkach był. O, proszę. Czy ma pan jakieś informacje odnośnie tego, czy mógł popaść z kimś w jakiś konflikt na tej imprezie? Mówił coś? Ano. Dziewczynę tam poznał. On tam po to poszedł. Gadali my, jak przyjechał ze suka. Najlepiej, żeby ze wsi była, bo myślą, że to robotne, tak jak kiedyś. A nie? Panie! Ani to nie popiesę, ani nie nagotuję. Czym prędzej do miasta wyjeżdżają karierę robić, a na gospodarstwie nie ma komu zostać. Te ratuny tylko by się narkotyzowały i w podłogu nie chciały. Podłogunie? No wieś, pan. Starzec uśmiechnął się, ukazując kilka pieńków, które niegdyś były zębami. Zacisnął pięść i wykonał kilka energicznych ruchów łokciem do tyłu. Aaaa, podłogunie! Nie musiałem patrzeć na Kaśkę. Czułem w powietrzu jej zażenowanie. Choć mnie to określenie rozbawiło. A w ogóle teraz to te dziwuchy, jakie takie suche. Kiedyś to hobity miały popielniki, a teraz bardzo nawet za co złapać nimo. Moja to ma nawet troski psyduzy. jak krawat musiał na niej wyglądać. Pana, życie erotyczne nas nie interesuje, panie Henryku. Funkcjonariuszka nie wytrzymała. Mężczyzna nagle się zmieszał. Jakby zorientował się, że w pomieszczeniu jest jeszcze ktoś oprócz niego i komisarza. Panie Henryku, proszę o powagę. Przypominam, że spotkaliśmy się tu w celu wyjaśnienia sprawy morderstwa młodego chłopaka. Tak tak, ja mu mówił. Nie chudź w pole, jak słońce góruje. Co pan tak z tym słońcem? O co chodzi? A co ja panu będę gadał? I tak pan nie uwie, jakby to powiedzieć, my już widzieliśmy niejedno. Zamieniam się w słuch. widzisz pan, na świecie Sozecy, co ich ludzkie oko nie widzi i ucho nie słyszy. Pozwoli pan, ze filce ściągnę. Strasny górąc dzisiaj, a już mnie tak się gotuje, ze nogów nie cuje. Faktycznie, może i są rzeczy, których ludzkie oko nie widzi? Ucho nie słyszy, ale w tym przypadku powonienie nie zawiodło. W pomieszczeniu zaczął unosić się zapach stajni. Zanim pomyślałem, żeby poprosić Kaszkę o otwarcie okna, już przy nim stała. O, teraz to tak. <laughs> no, o czym to jazem mówił? Mówił pan, że jest coś czego nie widać ani nie słychać. A, tak, tak, tak. To nie pierwszy raz, jak chłop na polu padł. Te stare to wiedzą, że na pole w południe to nie ma co iść. Młode psy was nie lepiej wiedzą. A potem o, taki finał. Kiedyś jak probos za Pański w południe wprowadził. To się polepszyło. Chłopy modlić się chodziły w tym czasie. Wcześniej padali jak muchi, a dzięki modlitwie przestały padać. Młode oczywiście mądrzejse. Ze chłód w kościele, a na polu z wudaru padały. Ta, z wudaru. A z czego? O nie chce nawet tego mówić. One nie lubią, jak się o nich godo. One? Ach, Skoda czasu. Wymienił wizyta, a w chałupie tyle roboty. Pani napisze, se, Ja nic nie wiem i po sprawie. O, panie Henryku, z takim niedosytem chcesz pan nas zostawić? Powie mi pan, co to za dziewczyna, którą poznał ten chłopak na dożynkach? Ja jej nie widział, tylko z opowieści. Słuchie to było podobno takie, że nie wiadomo, gdzie psud, gdzie tył. Kaśka stukała nieprzerwanie w klawiaturę, co jakiś czas pociągając głośno nosem. Zapach końskiej derki przybierał na intensywności. Bardzo byłem ciekaw, jak przelewa na papier tę opowieść. Przekazywaną w zaszyfrowanym dla nas języku. Ale tam musiało być dużo ludzi, nie tylko z waszej wioski, ale też z okolicznych. Wszyscy podają ten sam rysopis, ale nikt nie jest w stanie zidentyfikować tej kobiety. Co pan o niej jeszcze wie, rozmawialiście o niej na pewno. Jasne. Długie włosy, biała przywiewno suknia, tyle co wim. Pewno to też jaka miastowa, co to za wypocynek do jakiego gospodarza przyjechała? jechała. Zdjęcie jej na pewno jakiś zrobił. On tylko chodził i pstrykał tym swoim aparatem fotograficznym. Byki, krowy, świnie, pola, masyny. Nawet na sejstodole zdjęcia robił, nie wiem po co. Jakby nigdy na wsi nie był. I oto z niego ubo w popachi miał. No to dziwne, bo przejrzeliśmy jego telefon, komputer. I tam żadnych zdjęć z jego pobytu nie było. On takim aparatem robił, co to od razu zdjęcia z niego wychodzą. Żadnej klisy, żadnej cimnicy, błyski i zdjęcie z niego wychodziło i już. Co pan mówi? Jak on wyglądał? No o taki dusy z lampu. Polaroid? Ta, tak, Polaroid, tak, ta chyba mówił na to. Mamy coś takiego zabezpieczonego kaśka? Ta wzruszyła tylko ramionami. No to róż popielnik na magazyn zobaczyć. <laughs> Żebyś zaraz nie dostał kopa w podłogunie, komisarzu. Panie Heniu, a kto to nie lubi, jak się o nim mówi? Nie dokończył pan. Znasz pan powiedzenie: nie wywołuj wilko z lasu? Ju chcę mieć spokój i żadnych problemów. Ludzie przestały się modlić. Wstydzą się teraz, a czarne moce to wykorzystują. Silniejsze są. Części atakują. Nie tylko na polach, w lasach Tyz. Niedawno jeszcze pluscawnutki na jagodach byli. I to, co tam zobaczyły, tylko do jednego pasuje. Co zobaczyły? A no wysoko postać z rogami, jak u jelenia. Ale to ani jelenia ani człowiek. W wystrasone uciekły takie ze hej. Śmieją się z nich ze psy. widziało im się ze to zatuścy, inny zwis, ale. Ja tam swoje wiem. I to coś zaatakowało tego chłopaka? Nie, to nie to. To był tylko przykład. Jeden z wielu. Les to coś po polach nie grasuje. Tam jest jeszcze coś innego. No ale co? Wilki? Ta, wilki. <laughs> Widziałeś pan sobie wilk gnaty połamał i łeb urwał? W tym momencie do pomieszczenia wpadła Kaśka, lekko zdyszana. Nie ma żadnego aparatu, nawet w spisie. I to był kolejny dowód na to, że w żadnej sprawie nie można niczego bagatelizować. Niepozorny heniozawadka, jakoś nie przekonał mnie swoimi przypuszczeniami rodem z mitologii, ale wniósł w sprawę delikatny powiew świeżości. Mamy przynajmniej czego szukać. Nie wierzę w zbrodnię doskonałą. Zawsze jest coś, co pozwala powoli do tego kłębka dotrzeć. W tym przypadku aparat, który sprawca oczywiście mógł zabrać ze sobą. Miałem jednak przeczucie, że tego nie zrobił. Panie Henryku, gdzie ten aparat może być? Może gdzieś u Was na gospodarstwie? On tylko jedno pomieszczenie zajmował. Zresztą zresztą oprócz tego całą chałupę i obejście psy zsypały. Poza tym mu zawsze psy sobie go nosił. Jak wychodził wtedy na torantkę, to tez go miał. Jest pan tego pewien? No jak bum cyk cyk! Jesteś chwolił, ze sesję zdjęciowo tej panicy będzie robił. Spojrzałem w stronę Kaśki. Uśmiechnęła się. Wiedziała, co będzie dalej. Obojgu przyda nam się trochę świeżego powietrza. Nawet pomimo tej upalnej pogody. To na razie wszystko, panie Heniu. Tak się składa, że jedziemy w kierunku Orlikowa. Zabierze się pan z nami? O, dobrze, z wielką chęcią. Muszę jeszcze bo ze mnie zdążył z tego wszystkiego. Nie do końca przemyślałem swoją propozycję, w której efekcie wieźliśmy na tylnej kanapie olbrzymią choinkę zapachową wątpliwej jakości. Otworzyłem wszystkie okna, ale tak jak się spodziewałem, niewiele to dało. Żałowałem, tym bardziej, że prawdopodobnie czekało mnie pranie tapicerki. No ale nic. Przynajmniej nie musieliśmy błądzić, bo Pan Henio wskazał nam pole i dokładne miejsce odnalezienia ciała. Zanim jednak udaliśmy się tam, postanowiliśmy odwieść świadka do gospodarstwa. Akurat z obory wyłonił się jego syn. Miło, żeście ojca przywieźli, już miałem dzwonić, czy w ogóle dotarł. W zasadzie to i tak jechaliśmy w tym kierunku. Żaden problem. Ojciec wspominał nam o aparacie fotograficznym, który rzekomo miał ten nieszczęśnik ze sobą. Wie pan coś na ten temat? Dobrze, że zapytaliście, bo bym zapomniał. Kiedy to powiedział, jego oczy otworzyły się szerzej. Dobry znak pomyślałem być może jest to coś istotnego. Po chwili siedzieliśmy z Kaśką na drewnianej werandzie przy stole wyścielonym ceratą w kratę. Gospodarz podał kawę w charakterystycznych szklankach o cienkich ściankach, w metalowych koszyczkach. Gdyby nie okoliczności, w jakich się tu zjawiliśmy poczułbym się zapewne jak na wakacjach u babci za dziecięcych czasów słońce paliło niemiłosiernie przypomniało mi się określenie tej pogody przez jednego z pato celebrytów lampa jak chuj powiadał nie wiem dlaczego poprosiłem o kawę przed każdym łykiem przecierałem nos żeby kropla potu nie wpadła do szklanki to jak Przypomniał sobie Pan coś? W odpowiedzi na to pytanie mężczyzna położył na stole kilka fotografii. Wziąłem do ręki jedną z nich. Przedstawiała podwórko, na którym się właśnie znajdowaliśmy. Sięgnąłem po kolejne, na których uwiecznione były inne części gospodarstwa, zwierzyna i maszyny rolnicze. Podawałem je kaśce, której szyja zaczęła się nienaturalnie wyginać. Chcąc zaspokoić ciekawość. Jedno ze zdjęć szczególnie przykuło moją uwagę. Było to pole pszenicy na tle bezchmurnego nieba. Niby nic szczególnego, ale na jednym z brzegów dało się zauważyć zarys ludzkiej sylwetki. Prawdopodobnie kobiety, stojącej tyłem do zdjęcia. Widać było zwiewną białą sukienkę długie jasne opadające na nią włosy stała daleko najprawdopodobniej jej nie widział bo przecież zrobiłby zdjęcie na którym stałaby w centrum kadru a tu była jakby ucięta w połowie zastanawiałem się co robiła w szczerym polu zboża i czy była to dziewczyna poznana przez niego na tegorocznych dożynkach myśli pan że to ona co? No, ta kobieta ze zdjęcia. Z którego? Podałem mu fotografię. Lustrował ją wzrokiem dłuższą chwilę, a po jego minie poznałem, że w końcu dostrzegł ten szczegół. Ach, wcześniej tego nie zauważyłem. Wcale mnie to nie zdziwiło. Gdyby przestudiował tyle materiału dowodowego co ja, z pewnością by mu to nie umknęło. Kaśka prawie wyrwała mu to zdjęcie z ręki. A aparat? Skąd w ogóle ma pan te zdjęcia? Aparatu nie mam. A zdjęcia w oborze leżały. Jak obornik przerzucałem to je zobaczyłem. Musiały mu wypaść, jak chodził tam na bydło patrzeć. Właśnie zdałem sobie sprawę, że przy tego typu urządzeniu, ono samo w sobie nie jest nam tak potrzebne jak zdjęcia, które wykonało. No dobrze, to już mamy kolejny trop. Gdyby jednak znalazł pan ten aparat albo więcej fotografii, proszę dać znać. My pojedziemy się jeszcze rozejrzeć tam, gdzie go znaleźli. Łotej pozechce ta tam iść? Z za ściany budynku wyłonił się pan Henryk. Ojciec, idź do domu! Się chociaż przezegnajta, bo słońce poli jak diabli. Miałem już go dość. Wstałem od stołu. Ukłoniłem się i ruszyliśmy do radiowozu. Z Panem Bogiem! Tak jak myślałem, jego smród ciągnął się dalej za nami. Przyspieszyłem, żeby jak najszybciej dojechać do miejsca zbrodni. Bałem się, że Kaśka polegnie i zażyga nam auto. Mało brakowało, bo wyskoczyła z jeszcze jadącego samochodu. Jak tam? Żyjesz? Nie wiem, jak to zrobisz, ale ja tym autem nie wracam. To odpocznij trochę. Ja się rozejrzę. Ruszyłem w kierunku wydeptanego w zbożu kawałka pola. Zdążyłem ujść kilka kroków, gdy usłyszałem za sobą jej ciężkie poczłapywanie. To była twarda sztuka i naprawdę nadawała się do tej roboty. Podpłynął mi strumieniami. Na dodatek pogoda była bezwietrzna. Źdźbła pszenicy chrzęściły nam pod nogami. Zaczęliśmy zataczać kręgi wokół miejsca zbrodni. Sam nie wiem po co. Coraz bardziej obszerne, już poza obszarem przeszukiwanym przez techników. Przedzierając się przez morze kłosów, myślałem tylko o paskudztwach, na które mogę się natknąć. Żmije zapewne lubią takie miejsca. Miałem wkręcić Kaśkę, że kilka widziałem, gdy nagle usłyszałem szelest za swoimi plecami. Coś przedzierało się przez pole pszenicy. Bardzo szybko. Kolejne źdźbła kładły się, wyznaczając kierunek przemieszczania się tego czegoś. Krążyło wokół mnie i dam sobie rękę uciąć, że usłyszałem damski, stłumiony śmiech. Jakby dochodzący z mojej głowy, sparaliżowało mnie. W tym samym momencie usłyszałem histeryczny krzyk kaśki. Bez chwili namysłu ruszyłem w jej kierunku. Widziałem, jak biegnie w stronę radiowozu, pokazując ręką w kierunku, z którego ucieka. Wyjąłem broń z kabury i w skupieniu powoli zacząłem się tam zbliżać. Znowu ten śmiech i szelest lekko przemieszczającego się czegoś. Tym razem oddalało się ode mnie. W lewo! krzyknęła Kaśka drżącym głosem. Zmieniłem kierunek. Po przejściu kilku kroków zobaczyłem na ziemi jakiś przedmiot. Uklęknąłem. Odchyliłem na boki gęsto rosnące źdźbła zboża i moim oczom ukazało się nic innego jak poszukiwany przez nas Polaroid. Tuż obok niego leżała odwrócona do ziemi fotografia. Podniosłem znaleziska. Kiedy odwróciłem zdjęcie, aparat wypadł mi z ręki. Poznałem powód histerii kaśki. Mimo, że trochę pogięte i wyblakłe od słońca, to jednak przerażające. Fotografia typu selfie z uśmiechniętym mężczyzną w towarzystwie czegoś, co najprawdopodobniej odebrało mu życie. Nigdy nie zapomnę ostrych, jak szpilki zębów i tego długiego, ciągnącego się poza kadr. Gnijącego języka. Stary Henio miał rację. Na świecie są rzeczy, których nie widać ani nie słychać. Nie pamiętam, kiedy ostatnio się modliłem, ale w tym momencie czułem ogromną potrzebę wsparcia jakiejś wyższej siły, która powstrzyma to coś, co mnie obserwuje. Kiedy biegłem, zastanawiałem się, czy w ogóle pokażemy to zdjęcie w wydziale. Kto by w to uwierzył, czy to tylko kiepski żart? W momencie, gdy wsiadłem do auta, pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było zaryglowanie wszystkich drzwi. Odpaliłem silnik i ruszyłem. Do trzeciego biegu, auto traciło trakcję na polnej drodze. Dopiero wtedy odważyłem się spojrzeć na Kaśkę. To nie była ona. Scenariusz Tomasz Jaruga Czytał Jakub Rutka.